Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie! Dzisiaj jest ze mną... Czemu ty nie bijesz? Przepraszam. Dobra, jeszcze raz mnie uderzysz witam, i będzie... Będzie... O! Bum! Nie rób mi tak! Bum! Gościu! Nie! Bum! O nie, nie! Czekaj. Dawaj, jeszcze raz przebiegnij. Teraz nie dasz rady. Okay. Dawaj, dałeś radę. Dobra. Nie! Nie! O, dobra! Przeumieram! Czemu zawsze ja? Oj, za mocny jest ten mój łuk. Dobrze, Emilia, witam się bardzo serdecznie dzisiaj w tym pięknym miejscu. Oczywiście cześć, widzowie. Filip. Cześć. Cześć, Filip. Cześć, widzowie. Cześć, widzowie. Łapkę. Słuchajcie, widzowie, zostawcie łapkę dla Emilii, ponieważ to ona w większości proszę zbudowała cały ten budynek. To jest niesamowite, jak to jest ogromne. Ja się nie spodziewałem, że to będzie tak duży projekt. Ja też nie. W dzisiejszym odcinku, Emilia, będziemy rysować. Patrz, ja tu narysowałem prawda siebie. Jak oceniasz? 0 na 10, a ja oceniam mój jako ciebie 10 na 10. Jest super ten rysunek. No, no widzowie, rysowaliśmy na lewej. Jak chcecie zobaczyć, to wejdźcie do Emilii, czy ten live jest na publicznym. Tak. No jest to możecie na publicznym. Możecie znaleźć u Emilii, gdzie to rysowaliśmy i zobaczyć, jak pięknie narysowałem Emilię. Myślę, że ją odwzorowałem 1:1. Jest to genialnie odwzorowane. Ale w dzisiejszym odcinku będzie coś troszkę innego. Nie będziemy dzisiaj rysować konkretnych rzeczy, tylko będziemy musieli zgadnąć, co dokładnie rysujemy. Na przykład, Emilia, patrz, zrobimy coś takiego. Czy ty widzisz, co ja robię? Widzisz, nie? No widzę, oczywiście, dobra, że patrz, widzę, tak. Kliknę sobie tu na przykład i zrobię coś takiego i ty zgaduj, co ja robię. Narysowałeś kółko. No, ale musisz zgadnąć, co jest rysowane. To jest pomidor. Pomidor to ewentualnie jest jabłko. No właśnie, to miało być jabłko. I na przykład zrobiłbym coś takiego i zrobiłbym... No i... Okej, okej. Okay, czy to wygląda jak jabłko? No, pomidoro-jabłko bym powiedziała. Ale pomidor nie ma takich zielonych listków. Jak to nie? Oczywiście, że ma. No, mówię, że ma, a ty co mówisz, że nie? Dziwna jesteś naprawdę. Nie wytrzymałam. Niesamowite to jest, widzowie. Dobrze, dzisiaj będziemy rysować i będziemy zgadywać, co dokładnie rysujemy. Emilia, czy ty chcesz zacząć, czy ja mam zacząć rysować? Ty zacznij, bo ja się stresuję. Dobra, widzowie, łapkę w górę i subskrypcję. A ja oczywiście, no ja może będę rysować to tu, bo to nie ma znaczenia za bardzo, gdzie ja to rysuję. O, to jest a tam, super ja bym pomysł, zostawił no tą twoją dobrze. Dobra, a więc uwaga. Pierwsza rzecz, którą narysuję, to będzie, uwaga, a taka fajna, myślę, sympatyczna, prosta rzecz. Pyk. Zrobię sobie taki prosty kącik. Oczywiście możesz zgadywać na każdym etapie, im szybciej zgadniesz, no tym lepiej. Telefon. Nie. To akurat nie jest telefon. Aha, okay. Czekaj, muszę się zastanowić, co to tak naprawdę jest. Czekaj, muszę zmienić lekko plan, nieważne, tego nie było. To jest aktualnie... Ty rysowałeś telefon? Nie, w ogóle nie, to w ogóle nie był telefon. To by było okay, co innego, ale uznałem, że jednak, kurczę, muszę zmienić plan. Okej, dobrze. Zmieniam. Czekaj, dobra, mam pomysł. Znaczy, mam punkta? Nie, to była próba, testowa próba, tak? To nie. Okej. Okay. Jeszcze nie był palionowo. Tam. Nie. Nie tak łatwo. Ej. Dobra, jakiś biały tutaj domek budujesz, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Co to jest za domek? No to jest dom po prostu. No to nie to jest kogoś dom. To nie szkoła jest dom. Wiesz co, chyba wrócimy do telefonu. Czy ja dostałam 2 punkty? Dobra, to są moje no dobra, to miała być szkoła, ale to jest bez punkty sensu. Dlaczego to tak szybko zgadujesz? Nie, no dobra, nawet tego tu nie pokazałem, wyszedłem z tego od razu. Dobra. No to w takim razie czekaj, to teraz twoja kolej. Ej, jak nie zgadnę tak szybko jak ty, to będzie wstyd. Dobra, twoja kolej, Emilia, proszę bardzo. Ja dobrze zgaduję w takim razie po kolorze, ja który bierzesz. Ja robię coś trudnego. Okej. Coś trudnego robisz. No dobra. Tak. Okej. Pies. Nie. Dobra, no to nie jest pies. Ale kot. Blisko. Nie. Świnia. No jak coś, to wyobraź sobie, że tam ma nogę, jak coś. Okay, nie, okay, to nie jest Wyobrażam se. Pepe Pan Dziobak. Nie. To w takim razie koza. Nie, owca. To nie jest koza. Nie. Kurde, no co? Pies. A nie, już było. Nie, już był pies.
Czekaj, ja tu muszę jakiś inny kolor. Ale coś się... charakterystycznego dla tego zwierzęcia. No kolejnie, no właśnie nie rozumiesz, że ja tutaj próbuję zrobić tak, żebyś ty nie zgadł kupę tak szybko. Kupę będziesz rysować. Teraz widziałeś taki kolor, że... Krowa! Dobrze! Dobra, to było proste, brawo. To było proste. Ja tylko udawałem na ale nie zła krowa, nie? I miodna, wyśmienita. Taka, ten pysk jest. Mi się podoba, ten pysk mi się podoba szczególnie. Mi też, jest świetny. Jest taki, wygląda bardziej jak ten, jak takie wiertło, co się nim wierci na budowie. No dobra, zgadłem? Tak, teraz, zgadłeś. To mamy po jednym punkcie. Dobra, więc moja kolej teraz do rysowania. Ja teraz zarysuję bardzo dokładny obrazek, tylko jeszcze nie wiem, jaki to będzie obrazek. Muszę to wymyślić w tym momencie, więc wymyślmy w takim razie może... Wymyślimy. Muszę się rozejrzeć po moim pokoju, co ja tutaj mam. Okej, już wiem, co będę rysować. Dobra, a więc tak, robimy coś takiego. Widzowie, wy nie wiecie jeszcze, co to jest, ale spokojnie, zaraz się dowiecie. Zaraz się dowiedzieli, Gemilkarz. Zapraszamy na nasz Instagram oczywiście. Dobra, robimy tak. Statek. Robimy coś takiego. Jakby to zrobić, żeby się nie dowiedziała za szybko, co to takiego jest. Zróbmy... Czekaj, co ja tu rysuję? To nie to miało być. A zróbmy tło. Zróbmy tło sobie na biało, elegancko. W środku też możemy zrobić na biało. Co robisz? Będzie coś takiego. Tutaj zrobimy pyk. Dobra. Coś w tym stylu. Toster. Zróbmy... że ja myślę, jak to zrobić, żeby się za szybko nie zorientowała, co to jest. Zróbmy łódź podwodna. Tak, czekaj, muszę pomyśleć, To jest karta do aparatu. Nie, to zdecydowanie nie jest to, czekaj, myślę, bo jest jedna rzecz, którą ja tutaj muszę narysować do tego, ale jak ja to narysuję, to już będziesz wiedzieć z bomby, że to jest to. No więc, to nie rysuj tej rzeczy. Więc muszę właśnie jakoś muszę to, o, wiem jak to obejdę, zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. To jest aparat? Nie. Jak to nie? Nie, to aparat nie, to... na statywie? Nie. Telefon na statywie? Nie, to jest, niestety musisz podać konkretną markę. No to niech będzie Sony. No a model? Sony. Ej, to jest za łatwe. Ja nie mam ZV10. A ja mam. Myślałem, że mój rysujesz aparacik. Nie, to jest tutaj, o, zrobimy coś takiego. A to nie tak, że ja zgadłam już? Nie, w ogóle nie. A. Ej, to jest za łatwe takie coś zgadywanie. Jak tu narysować coś, żeby... Dobra, no trudno, no tak, to miał być aparat, no, ale to jest niesprawiedliwe, no bo ty za szybko zgadujesz, no. Dobra, ja mam pomysł. Ja teraz coś takiego narysuję, że nie będziesz wiedział w ogóle, co to jest. Dobra, twoja kolej. Jak to. Tak, jak zgadnę. Dobra, ale jak zgadnę to w minutę, to wygrywam odcinek. Dobra. Palionowo. Nie. Dobra, to palionowo. Nie, o kurde. To może palionowo? Nie. Okej. No to. Co to jest? Co to się wyprawia tu? Spokojnie, daj mi tutaj ten chwilę. To będzie jakaś twarz. To będzie Dave. Nie, to nie jest Dave. Jest znowu sraka. Jest znowu kolor sraki robiony. Kurde, ja nie wiem, jaki on ma kolor włosów. Powiedzmy taki. Czyli to jest persona jakaś. Czyli to jest kolor włosów, czyli jakaś to jest persona. Musimy sobie wymyśleć, co to będzie za personifikacja. Cokolwiek to znaczy, ja wiem, że takie słowo jest, ale... Personifikacja, co ty mówisz? Ty jesteś polonistką ponoć, nie? To powinnaś wiedzieć, co to jest personifikacja. No, to nie jest na pewno to. A co to jest? Personifikacja to jest zabieg stylistyczny, który polega na nadaniu cech ludzkich zwierzęciu na przykład. Albo nie zwierzęciu, tylko chyba, jak to się nazywa, no obiektom. Możesz mieć rację. Możesz mieć rację. Dobra, no, no to będzie... Co, dobra, no wygrałam, freeze, gościu. No. Nie, to nie jest freeze. No to wojan. Dobrze! Nie, no serio, to po prostu strzeliłem tak. Jakąś personę, to nawet nie ma nic charakterystycznego, tak po prostu strzelałem. Właśnie... No wiem, ja chciałam coś zrobić wojana właśnie. A co chciałeś zrobić takiego, żeby było bardziej wiadomo, że to on? No, narysowałabym, nie wiem, wojanowicę z tyłu. Team. A, wojanowicę z tyłu. Albo no, wojan team, no.
Kurczę, za dobrze nam to idzie, my jesteśmy za dobrzy. Dobra, trzeba coś trudniejszego zrobić. Dobra, a więc kolejna rzecz, którą narysujemy, to widzowie, no nie mogę wam niestety powiedzieć, co to jest, ale możecie się domyśleć, co to będzie, ponieważ, uwaga, zaczynamy rysowanie. Więc tak, klikamy sobie 32, niech będzie 32 i zaczynamy sobie od zrobienia koloru brązowego. Brązowego, brązowy mamy tu. Pyk, robimy sobie brązowy. Co tu kminisz? Prawda? Co ja kminię? To nie wiem, co jak mi. Dobra, robimy tak, robimy tu, tu z góry zróbmy sobie biały, tu zróbmy coś takiego. I teraz potrzebujemy koloru, a nawet powinniśmy zrobić, nawet bym powiedział, że powinniśmy zrobić tak, a brązowy potrzebujemy dopiero teraz, tak naprawdę. Dobra, robimy tak, 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 dobra, coś, a jaki może być kolor brązowy, niech będzie. Robimy w takim razie coś takiego, okej. Okay. To jest kokos? Kokos! Kokosz, to nie yerba. Jest. Przerwało mi się, mówiłaś coś? Czy to jest yerba? Znowu mi się przerwało, nie wiem czy coś mamy na łączach nie tak chyba. O Boże. Jak będziesz wiedziała, co to jest, to mów. No przecież powiedziałam. Tak, to jest kokos. Nie, no dlaczego zgadasz, że to jest yerba? No nie. Bo ty to sobie raz pijesz, jak miałam tego nie zgadnąć. Bez sensu! Jeszcze raz rysuję ja. Nie, coś innego. Widzowie, musimy się zastanowić, co będzie rysowane. O, wiem, co będzie rysowane. Uwaga. Robimy tak. Teraz nie zgadniesz, nie ma szans. To jest trudne. To już naprawdę, to jak to zgadniesz, to już znaczy, że oszukujesz. Robimy tak. Jak mam oszukiwać? Nie wiem jak, wiem, że umiesz. Dobra, zróbmy. Co ty to robisz tutaj? Skrybatura? Co? Nie. Nie, serio, nie. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Możesz sobie powiększać kwadraciki jak coś po lewej stronie. Nie mogę, bo ja lubię utrudniać sobie życie. Dobrze, okej. Okay. To są keyboard, to jest? Albo to coś takie, co tego. To jest to coś, czego ty używasz? Nie, to nie jest to coś. To jest to takie, za dużo pieniędzy i że nie trzeba tego mieć, ale ty to masz, bo ty lubisz wydawać na takie rzeczy pieniądze? To nie to. Nie wiem, co ci chodzi. Co to jest? Ej, ja nie mam pojęcia, co ty w ogóle rysujesz. No widzisz, ale trudne, nie? No to nie jest to coś, że klikasz i cię przełączają sceny. No jak to się nazywa? Nie wiem. Stream Center. Stream Center. Masz rację, no. To jest blok, a to jest komin. Aha, to jest blok? Nie, serio, to jest blok? To miał być Stream Deck, no to jest niesprawiedliwe. O właśnie, to jest niesprawiedliwe, Stream Deck. Że ty takie rzeczy wiesz. No bo po co rysujesz coś, co jest obok ciebie? No... Weź narysuj coś, czego nie ma obok ciebie. Ja teraz... to jest level w ogóle totalnie hard i zobaczymy, czy ci się uda. Dobra. Level czy chcesz hard, podpowiedź, tak? Bo to będzie... Nie, chcę podpowiedzi. Nie, nie chcesz podpowiedzi, bo to będzie naprawdę trudne. No to dawaj, proszę cię bardzo. Dobrze, no to proszę cię bardzo, co rysujemy w taki... Albo nie, może zrobię to zielone. Smacznej yerby. Dzięki. No i co? Trawa? Nie. Nie zgadniesz tego, gościu. Złożymy się? Ja ci tylko mówię, że możesz... Kurde, coś się poszło, coś nie tak. Że... No proponowałam ci jak coś... A, nie umiem tego napisać lepiej. Kamyki. Nie. O Boże, co to jest? Taczki. Wózek. Nie. Wózek dla dziecka. Nie, to tak bardzo źle wygląda. O Jezu, co to ty robisz? To wygląda źle. Dobra, ja ci chyba muszę podpowiedzieć. Nie bo chcę. To nie jest rzecz. Kurczę, trumna. Nie. To nie jest trumna? Co ty rysujesz? To jest strzałka jak coś, dobra? Aha. To jest strzałka. Dobra, i teraz jest ten, czekaj, kolejny element tego... Ja pierdzielę, to jest tak.
jest za mało miejsca, żeby to zrobić. Co ty wyprawiasz? Co to jest za obrazek? Dobra, ja ci muszę odpowiedzieć. To jest przysłowie. Ej, no dobra, to nie pomyślałem o tym, żeby rysować przysłowie. Okej, okay, no to... Gdzie kucharek przejść, tam nie ma co jeść. Nie. Ja pierdzielę tą na źle. Co to jest za przysłowie? Co się nie zabije, to cię wzmocni. Nie. No pomyśl sobie, co tutaj masz. Co to jest? Jest tutaj babka jakaś, no. Tak? Po lewej, co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakiś pojazd, a na górze? Raz nad wozem, raz pod wozem. Nie. A to na górze? Nie wiem, co to jest. Chmura? Samolot? Nie, to jest zwierzę. Co to jest? Zwierzę. Nie wiem, jak się rysuje to zwierzę, nie wiem, jak ono wygląda. Co to jest za pojazd, kobieta i zwierzę? Tak. O. Wiesz, jakie to zwierzę? Chytra jak lis. Nie, o, teraz wygląda nawet lepiej. Wiesz, czy nie wiesz? Laska mówi nara na górze kapibara. Nie, to jest ten rysunek. Ja tej już nie dodam. No jak, co to jest? No, myśl. Dobra, powiedz mi, co to jest za zwierzę. To jest koń. Babie z wozu koniu lżej. Jasny gwin. No dobra. Ja naprawdę się starałam, widzowie. Mega koń, naprawdę. Mega. Super. Ale bo ty nie rozumiesz, Paweł, bo tu jest tak, jest ta baba i ona jest strzałka z wozu i ten koń ma taką fajkę odkażoną zieloną, że jest mu fajnie. Rozumiesz? Dobra, też walnę przysłowie teraz. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Okej. Dobra, widzowie, a więc teraz ja będę rysować przysłowie. Zobaczymy, czy wy zgadniecie, zobaczymy, czy Emilia zgadnie. Znalazłem sobie oczywiście, przysłowie że zgadnę. I myślę, że będzie spoko. A więc uwaga, uwaga. Znaczy, to jest takie... To nie wiem, czy to jest przysłowie, to jest po prostu takie powiedzenie, ale jak wpisałem sobie przysłowia na polskie przysłowia, to jakby wyskoczyło mi to, więc zaliczam to jako przysłowie. Ale jak będę to znała? No na pewno, to jest, no myślę, że tak, myślę, że powinien jak być. Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie, no, po czym wnioskujesz? Kto pod kim dołki to kopie, ten sam w nie wpada. Kto pod kim dołki kopie, ten zakopie. Tak. Dobra, robimy tak. Jakaś czarna dziura, super. Mhm. Darowanemu koniowi nie zaglądanie w zęby. Stary, jednak się święte przysłowie. Co to jest? Co to jest? To jest... Stary... A to jest człowiek, nie, ludzie. Jest. Ujder szkielet. A, nie, no. No spoko. Okej. Okay. Jest człowiek, no. Który jest w szoku. Nie, tak, no tak. Jest w szoku. Uwaga, tu. Okej. Okay. Teraz tak, teraz muszę zrobić coś takiego. Co to jest? Ale to jest coś... Co? Znaczy, a ta... Kurde... Ten kolor postaci... Czy on ma jakieś nie, związek? Nie, to nie ma znaczenia. Co ty mu tam rysujesz? No on ma jakąś pękniętą czaszkę, w sensie kask? Nie... Ej, ja nie wiem, co to jest za przysłowie. To jest budowniczy, to jest budowniczy. Ale jest jakiś, który jest budowniczym? Malarz, coś z malarzem? Nie. Coś tam nie malarz? Ja nie znam przysłów. Spokojnie. O. Stary, co ty budujesz, rysujesz? Co to jest? Spokojnie. Co to jest? Dobra, jest. Skończyłem. Co to jest? Ej, ja sobie nie mam pojęcia, nie? Naprawdę, to jest najgorszy w ogóle rysunek, jaki widziałam. A co widzisz? Co widzisz na obrazku? Widzę jakąś czarną postać, która jest w szoku, która jest bobem budowniczym. No. Ma jakąś obok zapałkę. Elektryka, prąd nie tyka? Brawo! Nie! No widzisz?
Widzisz, łatwe, łatwe, no. Widzisz, coś ci w życiu dała ta Politechnika Humanistyczna.